Ale to stary... O, a! Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną... Tacy sami, śmieciarka między nami. Dokładnie. Dzisiaj będziemy jeździć śmieciarką, to znaczy tak, nie było nas stać na śmieciarkę osobna i ja postanowiłem przelać pieniądze dla Pawełka, żeby Paweł kupił dla nas śmieciarkę. I teraz razem możemy jeździć śmieciarką, tylko nie wiem, czy będziemy mogli wykonywać... Ja będę coś z tego miał, krótko mówiąc, bo to jest jak jego śmieciarka, ale... Ja bym się złożyłem na to, nie? O to chodzi. No właśnie. Dobra, nie, Paweł... no, dam ci, ja wiesz, jak zarobię, to ci mogę później dać te pieniądze. A rzeczywiście. To, no, więc dobra, spokojnie. To w ten sposób możemy razem pracować, okej. Okay. Dokładnie, będziemy razem pracować. Teraz jedziemy do centrum śmieciarkowego i zostaliśmy bardzo ambitni śmieciarzami, bo ogólnie chcieliśmy być jeszcze na przykład dostawcami kurierzy i tak dalej. No, ale to nie wyszło. Nie, powiedzieli, że się kompletnie tego nie nadajemy. Powiedzieli dokładnie. Że jesteśmy mało inteligentni w ogóle. Więc, no, rzucili nas na śmieciarkę. My chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zwykle. I tutaj mamy tak, tutaj mamy, zabieramy śmieci i musimy je gdzieś chyba dostarczyć, albo zacząć misję ze zbierania śmieci. Dostarczyć śmieci. Dobra, klikam E. Okej. Okay. Drive to the market destination. Dobra, jedziemy tam. Jest znaczony? Jest, dobra. No jest, okay. jest. Ogólnie mam 30% paliwa, jak i zniszczenia. Nie wiem dlaczego. No, bardzo ostrożnie jeździć. A tutaj chyba można gdzieś też naprawiać samochód. Tak, tak. Ja nie wiem, czy właśnie tam gdzieś nie dźwiękuje to chyba. Te znaki drogowe, no bez jej. Kto normalnie daje znaki drogowe na chodniku, no, stary? Przestań. Znaczy wiesz, fajnie, że jesteśmy śmieciarką, bo przy okazji, no, jak na przykład wiesz, coś uszkodzisz, to od razu rzucasz do śmieciarki i jedziesz dalej, nie? Dokładnie, masz naprawione. Dokładnie. A to nie jest taka typowa śmieciarka, bo to nie jest taka, co w GTA występuje chyba, czy jest taka GTA? Nie, ona chyba występuje, co mi się wydaje, tak, ale nie jestem do końca takie, pewien, takie bo inne kolorki ma. Nie? One są bardzo rzadko spotykane śmieciarki. No, ja spotykałem całe białe takie, nie z zielonym. Fajnie wygląda. No. No i teraz pytanie, ile ty kasy za to dostaniesz? Bo ja powiem ci, mam tylko 1800 dolarów. To znaczy, pamiętam, że jak była misja z Michaelem, to oni tam rzucali diamenty, nie? A, o! To myślisz, no, także ja myślę, że my też będziemy wrzucali diamenty ze śmieciami. Proszę cię. Brylanty i diamenty, coś tam, jak to piosenka. Wyglądamy znowu tak samo, nie? Oczywiście dwaj bracia. No właśnie, bo jedno, nie możemy. Jedno jaje i... nie możemy innego stroju wybrać, o to chodzi. Bo Paweł wybrał strój i on mi zabrał. Jakbyś wybrał policjanta, to byłoby fajnie też, wiesz, taki policjanta tam. Taki płaścik on mnie ściga na przykład, nie? Czy coś mi ty! Ale stary, jaka burza się zrobiła. Cześć, zatrzymaj się! Co? Zatrzymaj się, stop! Ale czemu, mokniesz czy co? No, stop! Zimno ci jest? Tak, stop, ja chcę do kabiny. Co mówisz? Do kabiny, tak, halo! Nie gadaj już! Nie udawaj, że nie słyszysz, że masz... Bądź mężczyzną! Mamy CB radio. Bo tak, oknę chyba tu. Ja mam. Spokojnie, poczekaj, już prawie jesteśmy na miejscu. Już nie bądź kobietą. Gdzie ty jedziesz? No tutaj muszę dojechać. I tak musisz wysiąść, żeby mi śmieci załadować. Poczekaj. Dobra, coś tu jest. Uwaga, cofam, nie wysiadaj. Wiedziałem, że to zrobi. O, kliknął E. No i dostałem... O, 364. Dolary? No, 364. Ja to za mandat zapłaciłem. Tam kiedyś. Nie wygłupiaj się, wsiadaj. Dobra, jedziemy dalej. Ja myślę, że trzeba zmienić robotę. Nie, jest tak, co ty? Klimatyzację włączyłem. Ale kurde, my zmieniliśmy robotę. O, tu można do środka wjechać. Tutaj to no, ważne. Otwierali te rzeczy, nie? Co tam jest, no? Stary, ja tam wolę nie wierzyć, bo znowu wpadniemy pod mapę. A, dobra. Okay. Standardowo. To. Poczekaj, no stary, no. O, co? Jak na. Jak wymuszają pierwszeństwo. Stary, na milimetry jeździmy. No. Czyli tak, dobra. No, to tak działa śmieciarka, no. W sumie podobnie jak zwykłe inne prace, też trzeba coś gdzieś dostarczyć. A teraz masz jakąś misję, żeby coś dostarczyć, czy jak to jest? Tak, tak, mam całe zlecenie do zrobienia, wiesz? Aha, ile masz jeszcze punktów? Rundę, ileś rundek muszę zrobić, tylko nie wiem ile. Poczekaj, a ty masz rundki? Wiem, że... Ale to nie, teraz w inne miejsce jedziesz. Tak, tak, w inne miejsce, spokojnie. O Boże, stój! Dobra. Teraz jedziemy tam, gdzie są rzutki. Tutaj pojadę na skróty. Znaczy, tak mi kazało jechać, tylko wiesz, no. No nie, no proszę cię, mamy ciężar, to jest typowe. Nie, to nasza prywatna śmieciarka. Paweł! Zapomniałem. Dobrze. Teraz postaram się je nie zniszczyć. Mamy fotoradar jest przed nami. Nie wiem, jaki tu jest limit prędkości. Ja też nie. Ale dobra, zwolnię, spokojnie.
No tak, ja myślę, że tak z 50 mil na godzinę to jest limit. Ta no, policja, naprawdę, jakaś nie, akcja się dzieje na mocy. Nie 40, wiesz? Jak wolno. No stary, no chyba 40 tu się jedzie. W sumie to ty mandat dostaniesz, a nie ja. No właśnie, dlatego ja jadę wolniej. Dobra, przyspieszamy teraz. Gaz do dechy! Uważaj, hydra leci. No właśnie widzę, nie wiem o co chodzi. No właśnie, też tak patrzę. A czy tutaj nie ma... To ogólnie na tym serwerze jest tak, że nikt siebie nie atakuje. Tutaj... No bo to jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie i gracze naprawdę grają w porządku, nie ma żadnych problemów. Staliśmy sobie, na przykład byliśmy w jednym zaułku i jakiś gracz... Nie mów takich rzeczy! Teraz tłumaczę, o co chodzi, poczekaj. Byliśmy w jednym zaułku i w pewnym momencie... Co to? Ej, co tu się dzieje? Co to się stało, ty? Stary, śnieg pada. Śnieg! No i to się nazywa ocieplenie klimatu, no. Jak to? Właśnie jakby padał chyba deszcz, to by było ocieplenie. No. Jak ocieplenie? No ale jest tak, że jesteśmy... Ale poczekaj, jesteśmy sobie w zaułku i jedzie sobie gracz naprzeciwka i on zatrzymał się, czy zjechał na bok i ten, i dał nam przejechać i dopiero wtedy dalej pojechał. Czekał, aż my przejedziemy. Kurde, kulturka. Co? No tak było tam, jak byliśmy z tymi ciężarówkami kiedyś. Poczekaj, bo ja tutaj gdzieś mam śmieci do zabrania. Dobra, uwaga, aha, dobra, ty nie jesteś z tyłu, dobrze. I teraz już nie jest ten, nie pada deszcz. Ale śnieg na... Poczekaj, coś się wyrąbało tam z tyłu. No przestań wysiadać, kiedy ja cofam. No ile po śmieci? Poczekaj, gdzie tu teraz? Tu. A, tutaj! O stary, ja muszę tam wjechać. No. Tu są dobra. Śmieci. No podjeżdżaj, dobra. Nie, ja tutaj muszę. Nie, tu? No. Dobra, mam 303. Już dobra, jedziemy. Zabrałeś? Czekaj, bo ja tu muszę jeszcze posprawdzać, czy coś w koszach nie zostało. My spalimy kapcia, dobra. Nie. Dobra, możemy jechać. Dobra, dawaj. Już? Śnieg mi nie straszny. Poczekaj, spokojnie, bo tu jest ciasno strasznie, wiesz? Tylko mnie nie strzep z tyłu tam. Ja wiem, że można powstać strzepnąć. O, patrz, jak w ogóle jakie. Ty stoisz w powietrzu u mnie. Bo ja wgniotłem tam, ten podest wgniotłem, bo tam akurat było tak śmiesznie, wiesz? Oj tam, wina. Szczegóły. A właśnie, wiesz, że tu można być też tym? Co? Stary, przyleciała hydra nad nami. No co ty? Nie, jakiś samolot jakiś przyleciał. No, on jest chyba dostawczy. Można, tutaj zobacz, może ukradniemy ten, znaczy pożyczymy ambulans i... No. Sanitariusze, ale to w przyszłości. Ale tak nie możemy tak sobie brać, bo to trzeba kupić swój, żeby robić roboty. Nie, no ale co ty gadasz? Co no to? Tak. Jak trzeba kupić swój? Jak to ja, przecież ja mogę ten, jak ja pracuję, to mi dadzą, nie? No. No nie dadzą ci, to jest tylko z pierwszą misją, żebyś mógł cokolwiek zacząć tutaj zarabiać. Ty dobra, i za każdą dostawę dostajesz tyle, a ile Co? A ile dostajesz za całą misję, tak się zastanawiam. Nie mam żadnego pojęcia, może dojedźmy do końca misji i zobaczymy. No dobra. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle jest koniec misji, czy to po prostu cały czas się jeździ, wiesz, tak, do śmierci. Czekaj, bo chwila. I chyba trzeba zatrzymać ja tu do śmierci. Ja tu zwolnię trochę, bo tu ktoś zrobił jakiś fotoradar. No fotoradar, będą nam fotki strzelać. Ty tam dokładnie. Wtedy niepoczęcie tego faka pokazałeś, teraz zostanę podwójny mandat za to, kurde. Nie moja wina. Bo my jedziemy, no, bo odcinku, no, a Paweł do każdego fotoradaru faka pokazywał. No stary, Paweł. Jak robili zdjęcie, to konkretnie, nie? Dobra. No, na coś. Ale ja... Wiesz. Ja nie wiem. Nie będę za nic dostawał. No. Taka sytuacja. Dobra, opatrz. Tu jakaś ciężarówka fajna jedzie, ale jedziemy. Uwaga! Mamy pierwszeństwo, niech stoi, kurczę, gnój. Czekaj, potem muszę zmienić pasy. Ja tu staram się jechać przepisowo cały czas. Jakbyś... No, na pewno. 60 mil na godzinę, kurde, przez miasto. No stary, no proszę cię, no. Normalnie jadę jak zawsze. No bo nigdy nie jeździłeś śmieciarką. Jeździłeś kiedyś prawdziwym życiu śmieciarką? Nie. No jak nie jeździłem? No to się nie znasz po prostu, no. Tutaj na górze i tu po prawej. O, widzę. Idę zobaczyć. Poczekaj. Dobra. Tu wszystko. Wszystko tu. No. Sprawdzę jeszcze tutaj, tu coś nie ma. Dobra, wkładaj. Nie. O, 398 o. Stary. No to przelewaj mi kasę, kurde. Już czekam na swój hajs, musi się zwrócić. Sprawdzę tu. Co tam ten? O, ten musimy jechać, dobra. Tu jakaś pani jest. Gdzie? Tutaj, stoi na balkonie. Co na to robi? Nie. Dzień dobry. Jaki Romeo? Czekaj, no musimy z nią porozmawiać.
Wiesz, że śmieciarze to najlepsza profesja i najbardziej pociągający faceci, kurde, ze wszystkich. Co? Ej, ona chyba nie jest zainteresowana. Przepraszam! Przepraszam, to nie ja, to złego, to nie ja. Chodź szybko. Zaraz policja przyjedzie. Dobra, wsiadam. No, jedziemy, dobra. Dobra. Poleciała. Stary, no. Ty, a właśnie, nie, ty możesz mieć rację. Pamiętasz, na samym początku, no, jak kiedyś wbiliśmy na ten serwer, to było tak, że wsiedliśmy sobie do autobusu i tam było napisane, że musimy być bus driver, żeby tym coś operować. I może właśnie trzeba wziąć sobie karetkę tam spod tego i tą karetkę sobie... Ja bym spróbował. No, ale to stary... O, Paweł, lecimy w kosmos! I believe I can fly! Paweł, trzymam się! O, stary, ja widzę kosmos teraz, słońce widzę tam. No ja też, ja się trzymam jak coś, zobacz. Widzę buzię w tym tęczu, Lucek. Zobacz jak się widzę trzyma. Buzię. What? Nie puszczaj się. Nie puszczam. Lucek, nie puszczaj, nie puszczaj. Nie puszczam, trzymam w życiu się, zobacz. Nie puść. O, jestem. Zwiążyło mnie. Zabiłeś mnie, czemu mi to zrobiłeś, Paweł? Nie żyjesz? No nie przeżyłem. A nie, czekaj. Ej, w ogóle jest strasznie jasno w tej grze teraz. Przez ten śnieg. Aha, o! Czekaj. Jestem w śpiączce. Mogę zadzwonić do ten... po medyku? Albo czekać 5 minut, aż się respawnuje. Czekaj. O, jak mam zadzwonić do medyków, jak jestem w śpiączce, no? Chwileczkę. Poczekaj, ja wysiądę. Tu przyjechała straż pożarna, nie wiem... Przepraszam, kopnąłem cię! Co tu robi miś, do cholery? O, stary niedźwiedź przyszedł! Ej, dał mi jakieś pilsy. Co, skąd to się tak szybko pojawił? No bo akurat przejeżdżał. Jak to się robi? A, inwentory pewnie? Pils. Lucek, nic ci nie jest? Ty uratował mnie! Pasz dał mi pilsy i mnie uratował! Ojej. Dziękuję! Jak mam mu podziękować? Nie, tak, nie dziękuję, nie dziękuję. Jak mam mu podziękować? Czekaj, ale dobry człowiek. Widzicie? Przyjechał jakiś kurde z dupy gracz i dał mi... Niedźwiedź. Przyjechał jakiś niedźwiedź na tym serwerze, dał mi tabletki i się uratowałem. Jak się tutaj dziękuję? O rany, dobra. Powiedz dziękuję. Ej, po czym musimy zatankować, stary? Czekaj. Ile masz paliwa? Poczekaj właśnie, gdzie jest najbliższy ten tanksztela? Tanksztela... O, tu jest, czekaj. Po drodze gdzieś tam będzie. Czekaj, tu jest, ja ci doniosę ci paliwo. No stary, ja mam 14%. Mamy kilometr. Damy radę. Jadę. Ale strasznie jasno jest, Paweł. Ej, to u ciebie też w ogóle ta ciężarówka, w ogóle wszystko jest takie jasne? Tak, tak. Poczekaj, muszę zawrócić. Uważaj na mnie, tam z tyłu. Cofasz. A, dobra, okej. Okay. Jak będziesz cofał, to ja będę robił takie pip, pip, pip. Dobra. A nie ma tego dźwięku? Powinien być. Jest, ale ty go nie słyszysz. Dlatego okay, ja muszę ci go przez CB radio tak ten robić. To jest to modyfikację teraz, że tutaj ten śnieg pada. Po prostu, wiesz, mapa się bardzo powoli wczytuje. Tak? O tym ty masz słaby komputer. Sam jesteś słaby. No musisz kupić nowy. Mówisz? Dobrze. No pewnie. Kupisz mi nowy, powiedziałeś. Dobrze, słyszeliście. Lucek mi kupi nowy komputer. Coś ci się przesłyszało. A, no może. Tak to mi się zdarza. Poczekaj, postaram się biegać nie w ten dystrybutor. Dobra. Fuel station. Dobra, teraz wiesz, muszę dużo pieniędzy wydać. Ja idę po parówki. Dobrze, weź parówkę. Ty, tu jest ATM. 20 litrów wezmę. Nie wiem, to jest 20 litrów na taką ciężarówkę. I czy w ogóle jest różnica między na przykład skuterem, a na przykład taką ciężarówką? Czy jest więcej tankowania, czy nie? Właśnie. Stary, kółko mi skacze. Gdzie? Dobra, muszę jeszcze kolejne 20 litrów? Nie, mniej. Chwila. Wezmę jeszcze na przykład 10 litrów. Czekaj, muszę zrobić rekonesans z tą ciężarówką, bo coś tu no nie zobacz, gra. Bo tam troszkę ten... Coś na górze było nie tak. Coś na górze. I nie mogę wejść. Czekaj, jeszcze coś, 15 litrów jeszcze muszę dolać, poczekaj. Lej do pełna. Żeby do pełna było. No tak. Ty, a skąd ty będziesz wiedział, gdzie teraz masz dojechać, skoro ci checkpoint zniknął? Ja wiem, bo widziałem go. Okej. Okay. O, dobra. No. Teraz sobie zaznaczę. O, kolejne śmieci. Tak. Ty, 2013, 113 dolarów już mam. O, to ładnie.
Ja strasznie dużo pieniędzy teraz wydałem na ten, na paliwo. Ile wydałeś? Nie wiem, ale dużo. No ile? 400? Nie, nie widziałem. No jak nie widziałeś, to może była nasza cała dniówka. 40 litrów wylałem chyba. No ale ile to kasy było? 45 litrów, nie. Nie dużo zapłaciłeś. Wszystko, bo to ty ktoś nas goni. A to jedzie ten gra, ale co, czemu on ma monster truck, o co chodzi? No ten misio jedzie. Ten, no ten misio nas goni. Ty, chyba. Ciśnie tak? Za nami, zobacz. Tak? No. Nieźwiedź za nami jedzie, bo to jest Polak chyba, ma polską flagę. Mówisz? Tak, oczywiście, że tak. O kurde. Myślę, że on nas śledzi, wiesz, co mi się wydaje. No co? Nie podoba mi się to. A dobra, uważaj, za chwilę. Dam ci tabletki, ale nie wiadomo jakie. Właśnie coś się źle czuję teraz. Dobra, mogę cofać czy wysiadasz? Dobra. No cofaj, cofaj. Kurde! Więcej tabletek nie mam, stary. A czemu spadłem? Aha, bo się zahaczyło na dole. Dobra, jedziemy po kolejny ten. Co jest. Tu jest? Jakiś motocykl leży. Czekaj, wezmę go. Weź go, to jest na pizzę. Na pizzę? No? No, 11 tysięcy takie kosztuje. Co, dawaj co, go. Ale patrz, 11. No tak, 11 tysięcy kosztuje taki do pizzy. Ale się dziwnie nim jeździ, czemu tak powoli? Może jechać szybciej? No właśnie, próbuj. O, no, rozpędza się. Dobra. Spoko, nie no, musimy wiesz, wziąć też mieć robotę później kolejną. Ma bardzo mało paliwa. Tak? Ojej. No. Dobra, to ja jadę do Job Center. I zobacz, nie, no to bądź mieciarzem, czekaj. Pomóż mi. Czemu co? Nie pomożesz? No pomagam ci, tylko... Czekaj, o rany boskie! Uważaj! Czemu jest noc o. nagle? No bo przestał padać śnieg i po prostu zrobiła się noc. Ja biorę tego skutera, bo chcę być tym teraz, skuterowym. Jak to? Dostawcą pizzy będziesz chciał być? Miałeś tak, być śmieciarzem, typie. Jedź tam do punktu, ja zaraz przyjadę do ciebie, tylko zatankuję szybko. Dobrze. Ja jadę w takim razie po kolejne śmieci. Elegancko. Zobaczymy, ile ja mogę zatankować. Okej. Okay. Co jest? Nie mogę tankować. Jest to kolejny skuter? Nie myślałem. O jest, ej, ale ciemno, masakra. Tankujemy dziada. Czekaj, bo tu mi się coś nie wczytało. Ty, ja mogę do tego skutera 46 litrów paliwa zatankować. Co ty gadasz? To tak. Nie no, to pojemny skuter. 46 litrów do jednego małego skuterka? Jasne. O kurde! Nie no, to super! Ale jest naprawdę bardzo ciemno tutaj teraz. No, jest ciemno. A i ten deszcz jeszcze. Długie światełka włącz sobie. Pamiętaj, no, żeby jeść od czasu do czasu. Ja nie wiem, czy masz apetyt po takim tym, po takim zbieraniu śmieci, ale... No ja w ogóle apetytu już teraz nie mam. Straciłem go całkowicie. Poczekaj, bo tutaj ciężko wjechać teraz. No. I wsiadaj na mojego skutera Piaggio. Skutera Piaggio. O jest, dobra, skończyłem chyba robotę. Tak? Teraz wróć do depot. No. Żeby, co? To pick up more packages. Aha, a nie chcesz more packages już. Nie chcę more packages, dokładnie. Okej, okay, czyli zrobiłem całą rundkę śmieciarza. No. Bardzo ładnie. Teraz. O, speeding ticket. Kurde, 315 dolarów. Tyle co... Czy to ty jedziesz? Ty jedziesz, tak? Czyli teraz co? Teraz odstawimy śmieciarkę, będziemy pizzamy, tak? No spróbujmy, tylko będziemy według musieli dostarczać. Dobra, poczekaj. Musisz znaleźć sobie takie coś jak ja mam. Jak to takie coś? Ja siądę z tyłu za tobą. A, dawaj. Dobra. Przytulę cię po prostu. No przytulaj mnie, zobaczymy. Poczekaj. Ciskaj się tu. Chyba nie można. No co ty? Nie, stary, nie można, naprawdę. Lipton straszny. Czekaj, ja spróbuję. Ale i tak nam się zbliża koniec odcinka, już wiesz nie, o tym. Nie, spokojnie, ja jeszcze zobaczę nie? Jak to wygląda z tą pizzą, no. A nie lepiej zostawić pizzę na następny odcinek? No dobra, możemy spróbować. Ja bym nie mieszał, zostańmy, wiesz, no, śmieci z pizzą. No. Znaczy inaczej, pizza czasami trafia do śmieci, ale jakbyś chciał na przykład dostarczyć pizzę i śmieci jednocześnie, to myślę, że to jest bardzo niehigieniczne. No, rozumiem. Myślę, że klienci byliby niezadowoleni, jakby śmieciarką podjechał z pizzą. No dobra, no może tak być. No, tak czuję. W ogóle pogoda nam nie dopisuje, więc myślę, że chyba możemy powoli ale kończyć. To właśnie dlatego, że pogoda nam nie dopisuje, to dużo osób będzie chciało zamawiać pizzę. Tak? Ojej. No dobra. No dobra, to już następnym razem najwyżej. Tak, Jezu. Następnym razem. Ja chciałem dzisiaj jeszcze to zrobić, a ty jak zwykle. Co jak zwykle? Jaki łobuz normalnie? Muszę się napić. Bo zaraz wysadzę nam ciężarówkę naszą. Dobra, ja się zatrzymuję i się napiję.
Dobra, tutaj... na co kończymy? No tak, 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 tak. Bo dobra, no to kończymy. Chyba was zjem, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos! Heja!